dziewczyna, ja dziewczyna młoda. Paulina never love. 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 Ja dziewczyna młoda. Teraz jest okej.
opisie filmiku tam wam powiem, co tam, co było zastosowane na oprysk. Na pewno modus, dawka 0,3 plus 1 cc plus grzyb, to tam nie wiem jak jakie nazwy preparatów się nazywają, no ale no to na grzyba i jeszcze doktor Green zboże 2 kg na hektar. Ziemniaki zasadzone. Jadymy z kolejnymi opryskami. Lecimy teraz w życie, tak? W życie lecimy. No twoje hektary to... No żyto tutaj jest zasiane. Dawno widzicie, wymokło. Niestety wymokło tutaj. No co będzie, to będzie. No, co się zbierze, to się zbierze niestety. To był pierwszy rok po uborze. Ciężko było poprawić to. No ale no cóż, nic na to nie poradzimy, nie? Może przyszły rok będzie lepszy. No niestety, w tym roku mokro było. To było mokro bardzo. Woda. No, tak, że się udało to zasiać, bo wtedy to gołym siewnikiem tutaj się najlepiej siąść. No właśnie, tu jak byliśmy na obchodzie kiedyś z Mateuszem, to woda stała, no z 10 cm wody. No tu stała, tak. O. W szczególności tam od drogi, jak jest. No teraz znowu się trochę wiatr tu jest, bo, ale trochę. Próbujemy jak najniżej puścić ręce. Ale to jest tylko ten kawałek, tak? Bo tu do rybki. Ale pszenica, nie? Aha. A lecimy cały, nie? Zabij. Aha, no dobra. Tu jest, bo widać, ale to chyba zależy od gleby. To chyba zależy od gleby, bo u mnie jest podobnie. Coś jest. Zawsze coś będzie, nie? I zawsze coś będzie. Tutaj widać, że jest coraz węższe. Tutaj było najgorzej, tutaj było do orania ten kawałek, tak. Tutaj ta była zbita ta trawa. Przydało mi się jeszcze tych obryskiwaczy te. Pożegowanie racji. Inwestycja, czy raczej wymiana będzie, jak już takie coś? Nie ma sensu. Nowy opryskiwacz może. Większy.
teraz... Znaczy 12 metrów, ale chodzi większa tańka, z 600 nie wiem. No. A będzie 600, to już wtedy wózek już nie będzie pryskał niestety. No właśnie. To już nie pociągnie. Ale 60 jest. 60. Patrz, pociąg. O, tak. Także... Nie działamy dzisiaj ostro. Ostro. Do wieczora. Do wieczora. Do białej nocy. 18.30. 18.30 do 19.00 powinien się na dzisiaj temat zamknąć. No. Chodźmy dobrej myśli. Oj, do... No, dogrywam już końcówkę tego odcinka z oprysków. Skończyłem właśnie robić T1 i skracanie we wszystkich zbożach, które mam. Tutaj ostatni jest jęczmień o zimy. A on taki jest, jaki jest. A tutaj pyrki. Co wam mogę powiedzieć? No na razie jakoś te zboża się prezentują, no. Jakoś się prezentują. Teraz już dzisiaj trochę taka nie bardzo pogoda na pryski, bo wiatr wieje. Ale już chciałem to skończyć. Chciałem to skończyć, bo w przyszłym tygodniu mi nie ma. Jadę do Warszawy na badania do szpitala, także nie będzie mnie przez kilka dni. No a robota sama się nie zrobi, także ja się z wami żegnam, kończę i do następnego odcinka. Pozdrawiam was, cześć! Głos rozsądku, proszę.